Witajcie, kochani, w tym filmiku, a przetestuję z Wami skarpetki złuszczające koreańskiej marki Tony Moly. Ona kosztowała około $10. Jest taka standardowa cena, jak widzę, tutaj za te skarpetki w Polsce. One też kosztują chyba około 10-20 zł. Bo na promocji można je kupić za 10 zł. Jeśli ceny się nie zmieniły, dajcie mi znać, ile kosztują te skarpetki. Ale przetestowałam wiele różnych marek. I nie wszystkie działają dobrze i zresztą też pokażę Wam inne skarpetki też, które testowałam ostatnio, po których efekty były słabe. Dlatego zresztą robię kolejną kurację z tymi skarpetkami, bo testowałam je już kilka lat temu i pamiętam, że miałam dobry efekt, dlatego znów je zakupiłam, bo byłam rozczarowana po innej marce, ale to też Wam pokażę efekty. Bo skoro zaczęła się złuszczać faktycznie, to nie było tak, że w ogóle się nie złuszczałam. Jednak efekty nie były zadowalające. Złuszczała się tylko taka wierzchnia warstwa skóry i nadal zgrubienie miałam nadal. I nie wyglądało to dobrze, więc postanowiłam, że znów zrobię kolejny zabieg. I pokażę Wam krok po kroku właśnie, jak się aplikuje te skarpetki, jak wygląda cały zabieg. Nie jest to wcale takie trudne. I wiecie, ja zazwyczaj wykonuję cokolwiek tutaj, praca aktualnie, gdy właśnie mam te skarpetki na stopach. Te skarpetki mam oddzielne takie opakowania z tym płynem, więc z tego co widzę, to jest o wiele więcej tego płynu w tych skarpetkach niż w takich, gdzie ten płyn już jest w tych plastikowych skarpetkach. A tam zdecydowanie jest mniej tego płynu i tak się zastanawiam, czy czasami... Pewnie tak, pewnie to jest powód, dla którego ja nie miałam takich super efektów. Tutaj na szczęście tego płynu dałam wystarczającą ilość i faktycznie w tych skarpetkach jest czuć, że jest go sporo tego płynu, więc myślę, że dzięki temu właśnie efekty są super. Ale zobaczymy, przetestuję kolejny raz właśnie dzisiaj, po raz drugi i zobaczymy, czy będą tak samo dobre efekty, jak ostatnio, gdy robiłam ten zabieg z tymi samymi skarpetkami. A więc tak, zapraszam Was do oglądania. Wyglądają moje stopy po zabiegu. Dopiero co zdjęłam skarpetki i umyłam stopy. Zdecydowanie byłam w stanie powiedzieć, że o wiele więcej płynu skóra wchłonęła niż po tych poprzednich skarpetkach. Więc myślę, że raczej powinnam zobaczyć lepsze efekty, ale zobaczymy. Będę Wam nagrywać klipy każdego dnia. Pewnie dopiero po około 5 dniach zobaczymy pierwsze efekty. Tak na razie wygląda moja skóra. Jak widzicie, mam tutaj sporo naskórka do złuszczenia. No, trzymajcie kciuki, żeby były efekty. Trzymałam te skarpetki na stopach przez 1,5 godziny, tak jak zalecane jest, by trzymać. Tak moja skóra na stopach aktualnie wygląda, czyli można powiedzieć, że to jest klip przed, efekty przed. Jak widzicie, jest to sporo tej skórki, która musi zejść, więc zobaczymy za pewnie około 6 dni będą pierwsze efekty. No i wrócę do Was, gdy już będę mieć pełne efekty, pokażę Wam właśnie, jak moja skóra na stopach wygląda. Żadnych skutków ubocznych nie zauważyłam, więc tak chciałam Wam jeszcze o tym powiedzieć.
kochani, dzisiaj przychodzę do Was z aktualizacją efektów z maską złuszczającą na stopy i przetestowałam właśnie tą drugą, którą już wcześniej pamiętam, że przynajmniej raz już testowałam i byłam zadowolona z tych efektów i tym razem jestem mega, mega zadowolona. Cały ten naskórek, którego chciałam się pozbyć, zszedł. Jestem aktualnie 9 dni po kuracji, po moim zabiegu. I w końcu po prostu skóra przestała się łuszczyć. Zaczęła się łuszczyć chyba po około 3 dniach. Największe takie złuszczanie miałam w piątym dniu, to złuszczanie trwało około tygodnia. Starałam się nie pomagać, nic nie zdzierać. Zakładałam właśnie skarpetki. Polecają nie pomagać tutaj efektom i ta skóra po prostu, gdy będzie gotowa, odpadnie. I faktycznie to tak było, ten naskór po prostu powoli się złuszczał i później całkowicie zszedł. Więc z efektów jestem bardzo zadowolona, tak jak już wcześniej mówiłam. Myślę, że największa tutaj różnica właśnie pomiędzy tym produktem a innymi to jest to, że dają Ci oddzielne opakowanie z tym płynem, więc po prostu jest jego więcej niż w tych skarpetach, gdzie ten płyn jest już jak gdyby w tych plastikowych skarpetkach. Nawet gdzie dałam ten krem do stóp, będę musiała użyć. Co prawda moje stopy są teraz takie gładziutkie, takie nawilżone, że nawet nie mam potrzeby. I też nie zauważam żadnych skutków ubocznych przy tych skarpetkach. Raz miałam sytuację, że po prostu moje stopy zaczęły krwawić w niektórych miejscach, bo skóra po prostu się złuszczała za mocno. I stopy były o wiele bardziej wrażliwe, więc wyszłam w butach, w których zawsze chodzę, które nigdy mi stóp nie obcierały. No oczywiście po tamtych skarpetkach niestety, ale tak mi obtarły stopy, że po prostu aż zaczęły krwawić. Tak więc na szczęście z tymi skarpetkami takiego problemu nie miałam, pomogły złuszczyć. To nie złuszczyło do takiego stopnia, że po prostu ten naskórek był taki cieniutki, że był bardzo wrażliwy. Tak więc zdecydowanie to jest plus, bo też zależy. Są skarpetki, które albo nie złuszczają w odpowiednim stopniu, albo złuszczają za mocno, więc myślę, że te są takie dla mnie dobre. Więc będę musiała po prostu pamiętać, żeby je zawsze zamawiać, gdy mam potrzeby, bo czasami po prostu widzę, że jest jakaś promocja w sklepie i wezmę byle jakie skarpetki złuszczające, a jednak później albo efektów nie będzie, albo efekty będą za mocne, więc też chcę na to Was uczulić, ale jestem mega zadowolona. Myślę, że przez kolejny rok będę mieć spokój z tymi stopami. Dajcie mi znać, czy też Wy stosowaliście te skarpetki, jakie inne skarpetki złuszczające używaliście i które się u Was sprawdziły. I jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie o kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!